Nolar zwróciła się w jego stronę, ocierając dłoni mokre policzki. Mój zacny Morfiu, oczywiście masz rację. Trudno uwierzyć, żeby po wielkim poruszeniu ktokolwiek mógł trafić do znanych mu niegdyś miejsc w południowych górach. Tam, gdzie dawniej wznosił się szczyt, dziś może być rzeka lub wąwóz. Byłam głupia, mając nadzieję, że wszystko pójdzie jak z płatka. Wdzięczna ci jestem, Derenie, za gotowość niesienia pomocy, lecz nawet gdybyś zdołał rozpoznać jakiś punkt orientacyjny, zapewne nie potrafilibyśmy go odnaleźć. Natomiast jeśli nasza droga prowadzi na wschód, to i tak musimy się obejść bez map i wskazówek. Deren przytaknął z ponurą miną. Masz słuszność, pani. Ja również nie wziąłem pod uwagę, że droga do owej ukrytej skały może prowadzić przez nieznane mi zupełnie okolice. Kiedyśmy tu przyszli po raz pierwszy, Misz Morfiu powiedział, że ludzie ze starej rasy nie mogą nawet myśleć o wschodzie. Zawahał się, czując na sobie baczne spojrzenia uczonego i dziewczyny, i dodał pośpiesznie. Moja matka pochodzi z Karstenu. Nigdy nie zapuściłem się dalej na wschód niż do Lormd, ale na moim umyśle nie ma żadnej blokady. Nagle spojrzał na Nolar i jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Lecz ty, pani, ty pochodzisz ze starej rasy, a mimo to mówisz o... Na nią wywiera wpływ jakaś osobliwa siła, przerwał mu Morfiu spokojnym głosem. Podejrzewam, że odłamek skały skutecznie neutralizuje działanie blokady. Czy to prawda, moje dziecko? Czy twoje myśli bez trudu biegną ku wschodnim krainom? Tak, odpowiedziała Nolar, czując lekkie oszołomienie, ale nie tylko wschód mnie przyciąga. Urwała, szukając właściwych słów. Wschód owszem, ale również południe. W tę stronę muszę się udać. Och, Morfiu, jak mam to zrozumieć? Z tego, co czytałem o magii, wiem, że podobny przyciąga podobne, oświadczył stary uczony. Być może powinnaś zdać się na swój kamień, dążąc do połączenia ze skałą macierzystą i wskażę ci drogę. Jeśli pozwolisz, pani, chętnie wybiorę się na poszukiwanie razem z tobą, powiedział Deren do dziewczyny tonem pełnym szacunku. Na południe, myślał. Pojedziemy na południe. Będę mógł wrócić do domu, do Karstenu. Nolar spojrzała na wiedźmę. Zupełnie nieświadoma tego, co się wokół niej dzieje, siedziała nieruchomo w kącie. Musimy także zabrać Elgaret, powiedziała dziewczyna powoli, jak gdyby mówienie sprawiało jej wielką trudność. Jeśli dotrzemy do skały Konardu, będzie okazję miała skorzystać z jej uzdrawiającego wpływu. Deren nie był zachwycony tym pomysłem. Ukrył jednak niezadowolenie i zauważył spokojnym głosem. Twoja ciotka z pewnością nie będzie dla nas wielkim ciężarem, ale jeśli mamy wędrować przez wysokie góry teraz, kiedy z dnia na dzień coraz zimniej, powinniśmy zamienić nasze konie na górskie kucyki. Mamy kilka takich w stajnach Lormtu i oczywiście są do waszej dyspozycji, powiedział życzliwie Morfiu i zwróciwszy się do Nolar dodał. Widzę po twojej twarzy, że pragniesz wyjechać natychmiast. Może jednak zaczekałabyś, aż Gwen znajdzie czas, żeby się z tobą naradzić. Przewodzi naszej społeczności uczonych i warto go wysłuchać. Nora dotknęła jego ręki. Zupełnie jakbym słyszała zbora, powiedziała. Wysoko sobie cenię twoje rozumne rady, gdyż brak mi doświadczenia i wszystko, co się ostatnio wydarzyło, nieco mnie przeraża. Ale wciąż słyszę wezwanie ze wschodu i południa i zapewne nie zaznam spokoju, póki na nie nie odpowiem. Jeśli wypożyczycie nam kuce, bez których, jak twierdzi pan Deren, nie jesteśmy w stanie się obejść, wyjedziemy wczesnym rankiem. Choć Deren gorąco pragnął jak najszybciej wyruszyć na południe, pozostał jednak trzeźwy i praktyczny. Przygotowania do drogi zajmą resztę dnia. Czy orientuje się mniej więcej pani, jak daleko stąd leży cel naszej wędrówki? Kiedy będziemy w pobliżu skały, będę o tym wiedziała, oświadczyła Nolar stanowczo, ale tu wyczerpała się jej pewność siebie, dodała z westchnieniem. Nie mam jednak pojęcia, jak długą drogę przyjdzie nam wcześniej przebyć. A więc musimy starannie przygotować się do tej podróży, stwierdził topiciel. Przez chwilę zastanawiał się, co powinien wziąć ze sobą i w jaki sposób transportować te zapasy. Będziemy potrzebować jednego lub dwóch dodatkowych kuców do noszenia bagaży. Wesel udzieli wam wszelkiej potrzebnej pomocy, zapewnił Morfiu. Na razie idźcie się położyć, bo jutro musicie wstać wcześniej. Powiadomię Quena o waszej sprawie, ale nie sądzę, żeby mógł się nią teraz zająć. Zbyt jest zaprzątnięty innymi rzeczami. Nolar sądziła, że tej nocy w ogóle nie zmroży oka. Tymczasem, włożywszy ciepły kamyk pod skromną poduszkę, natychmiast zapadła w głęboki sen bez marzeń. Tuż przed świtem Deren obudził ją pukaniem do drzwi. Wkrótce mam spotkać się z weselem w głównym magazynie,
zawołał. Ale najpierw przyniosę wam śniadanie. Nolan odrzuciła kołdrę i sięgnęła po płaszcz. Dzięki, za chwilę będziemy gotowe, odpowiedziała, podchodząc do silnika wiedźmy, aby pomóc jej usiąść. Wyciągnąwszy ręce do Elgaret, uświadomiła sobie, że w zaciśniętej dłoni trzyma odłamek skały. Kiedy przypadkiem dotknęła nim klejnotu, który wyśliznął się spod sukni czarownicy, wydawało się jej, że talizman ożył. Mała iskierka błysnęła i zgasła. Równie dobrze mogło to być przywidzenie. Nie było czasu na żadne eksperymenty. Deren mógł w każdej chwili wrócić, toteż Nolar włożyła okruch skały do kieszeni, a wisiorek schowała na wycięte szaty Elgaret. Reszta poranka upłynęła na gorączkowej krzątaninie. Nolar zapakowała skromną garderobę, zaprowadziła Elgaret do jadalni i niosąc ciuki ruszyła w stronę magazynu. Po drodze spotkała się z pieszącego dokądś Wesela, który natychmiast zaoferował pomoc w dźwiganiu bagaży. Pan Deren powiedział mi o waszym nowym przedsięwzięciu. W głosie staruszka brzmiał jeszcze większe niż zwykle podniecenie. Zapewnie będziecie potrzebowali grubej odzieży na tę podróż po górach. Czy macie ciepłe buty, futrzane czapki, dodatkowe koce? Pozwól, że zapoznam cię z panną Betail, która tym się zajmuje. Być może wspominałem już, że niedawny kataklizm najwyraźniej wywarł wpływ na pogodę. Pewnie sama zauważyłaś. Liście zaczynają spadać z drzew, choć jeszcze na to za wcześnie. Nie zdziwię się, jeśli wkrótce śnieg pokryje wyższe partie gór. I właśnie dlatego pomyślałam, że przydadzą się wam ciepłe rzeczy. Zakończę. Położył torby na podłodze magazynu i ujął Nora za ramię, każąc iść za sobą. Po godzinie wróciła ciężko, dysząc z wysiłku. Betiale okazała się osobą równie energiczną jak Wesel. Buszowała wśród tysiąca szaf, skrzyń i koszy, co chwila dorzucając coś do rosnącego stosu ubrań i innego wyposażenia, jakiego człowiek i koń mogą potrzebować w czasie chłodów. Mnóstwo czasu zajęło Nolar zwijanie, układanie i pakowanie tego wszystkiego. Rzeczy było tyle, że z wdzięcznością przyjęła kilka koszyków ofiarowanych jej przez Betiale. Potem Wesel pobiegł do innych zajęć, natomiast Nolar siadła na chwilę, aby pokrzepić się kubkiem jęczmiennego piwa. Czując, że ktoś delikatnie ciągnął za rękaw, obróciła się zaskoczona i ujrzała za sobą niewielką postać. Mężczyzna był od stóp do głów owinięty w błękitną szatę z kapturem. Odsłonięte ręce i twarz zbrązowiały mu od słońca. Dziewczyna nie potrafiła określić, w jakim jest wieku, ale musiał być bardzo stary, z pewnością starszy od Morfiu. Jego oczy miały jasno-szarą barwę, przypominającą przezroczyste stawy górskie. Proszę mi wybaczyć to niezapowiedziane przybycie, powiedział tak cicho, że Nolar musiała się ku niemu nachylić, aby cokolwiek usłyszeć. Nazywam się Pruet. Jestem jednym z tutejszych zielarzy. Przed chwilą zaczepił mnie misz Wesel, polecając odnaleźć damę, która przebywa w magazynie i oto jestem. Przez moment zmęczona i rozkojarzona Nolar nie mogła zrozumieć, dlaczego Wesel wysłał do niej zielarza. Dopiero po chwili zaświtało jej głowie. Moja podróż, wykrzyknęła. Poczciwiec pomyślał, że pewnie chciałbym uzupełnić swój zapas ziół przed wyruszeniem w drogę. To zadziwiające, że on o wszystkim pamięta. Puret przytaknął, skinieniem głowy. Nasz intendent jest naprawdę niezwykły. Mieszkańcy zamku, który opuścił, aby udać się do Lorn, z pewnością wciąż żałują tej niepowetowanej straty. Czy masz teraz czas, aby obejrzeć nasze zasoby leczniczych roślin? Być może znajdziesz coś, co ci się przyda. Poprosiwszy krzątające się w pobliżu kucharza, żeby miał Elgaret na oku, Nolar poszła za Pruetem w ustronny kąt dziedzińca między ocalałym murem a budynkiem mieszczącym archiwa. Waląca się wieża zamieniła to miejsce w jedno wielkie rumowisko, ale ludzie pracujący przy naprawie zniszczeń zdołali już prawie całkiem oczyszczyć teren z kamiennych odłamków. Uwagę Nolar zwróciła niewielka szopa, bardzo przewiewna dzięki odstępom między listwami, z których zbudowano ściany. Można tam było rozkładać lub wieszać w pęczkach roślin do suszenia. Poprzednia buda poszła w drzazgi, poinformował Pruet swym spokojnym głosem, zapraszając dziewczynę do środka. Ale tego typu konstrukcje są tak lekkie i proste, że bez trudu zbudowaliśmy nową. O ile pamiętam, Wesel mówił, że jest was troje. Ten skórzany worek powinien być wystarczyć. Spodziewam się, że masz podstawowe lekarstwa, ale jeśli czegoś ci braknie, bierz. Nolar stała oszołomiona, pasąc oczy widokiem niezliczonych wiązek i warkoczy uplecionych z leczniczych roślin, porządnie ułożonych na ławkach lub zwieszających się z sufitu. Nigdy nie widziałam takiej obfitości ziół, powiedziała. To cudowne miejsce. Mogłabym tak stać godzinami, patrząc tylko i ucząc się. Niestety, dodała z żalem, muszę się spieszyć. Usiłowała przypomnieć sobie, co jeszcze pozostało na dnie torby z lekami.
Chętnie wzięłabym odrobinę korzenia dzięcielu, a także trochę tej dorodnej koniczyny – rzekła w końcu. – Potrzebujesz gotowej maści czy suszonych kwiatów? – zapytał Pruet pieczołowicie, odkładając na bok kilka pęczków czerwonego trifoliu. – Wolałbym maść, jeśli można – odpowiedziała ze wzrokiem utkwionym w wiązce białych kwiatów o włochatych łodygach. – Chyba znam tę roślinę. Skutecznie leczy kaszel i zimnicę. – Nazywamy ją zielem napotnym – rzekł Pruet. Czy masz kocią miętkę, znakomita na wszelkie wysypki, obrzęki, a także na lekkie rany i oparzenia? Pamiętaj tylko, że w żadnym razie nie wolno ci jej gotować, ostrzegł. Wystarczy rozmoczyć w wodzie. Nolar skwapliwie przyjął od niego paczkę suszonych liści. Wzięła do ręki trochę niedawno zebranej kociej miętki, wdychając jej orzeźwiającą woń i wodząc palcami po wystrzępionych płatkach jasnofioletowych kwiatków. Czy mogę wziąć sobie trochę świeżych łodyg? Zapytała. Nigdy nie widziałam lepiej spreparowanych roślin. O, a tu widzę chyzop, doskonałe lekarstwo na ukąszenia i ukłucia owadów, i koper, i dziękciel, o który wcześniej prosiłam. Dziękuję, mistrzu. Sam zbierałem ten dorodny żywokost, oświadczył Pruet, wręczając dziewczynie rozwiedloną łodygę okrytą żółkowatymi liśćmi i obsypaną zwieszającymi się w dół kremowymi kwiatkami. To roślina, która bardzo lubi wilgoć, więc żeby ją znaleźć, muszę wypuszczać ją na długie wędrówki od czasu, kiedy rzeka zmieniła koryto. Daj mi proszę i korzenie, i liście, rzekła Nolan. Słyszałam, że żywokost nazywają też śliskim korzeniem, zapewne dlatego, że pokrywa go jakaś lepka substancja. Jeszcze inne jego miano to roślina, która łączy kości, odparł zielarz. A wzięło się stąd, że ziele to istotnie jest używane przy leczeniu złamań. Prosty lud z uporem określa te same gatunki różnymi nazwami, a jest ich tyle, ile dana roślina ma zastosowań. Kto nie słyszał wszystkich, nie ma pełnej wiedzy o interesującym go lekarstwie. Przy okazji, oto bardzo skuteczny środek powstrzymujący upływ krwi. Nolar ostrożnie ujęła w dłoń suszone liście krwawnika, podobne do liści paproci. Wystarczy, oznajmiła. W tej sakwie naprawdę nic więcej się nie zmieści. Jestem niewypowiedzianie wdzięczna mistrzu Pruet. Być może Wesel powiedział ci, że szukam lekarstwa na dziwną chorobę mojej ciotki. Spowodowane przez radę wielkie poruszenie, które wstrząsnęło górami, poraziło również umysł Elgaret. Pożyteczne zioła, w które nas zaopatrzyłeś, nie mogą ich uzdrowić, ale z pewnością przydadzą się w podróży. Pruet ukłonił się dwornie. Jesteś nadzwyczaj uprzejma, pani. Gdybyś w czasie swojej wędrówki znalazła jakąś nieznaną roślinę, zerwij kilka okazów, jeśli czas pozwoli. Sprawisz mi tę wielką radość. Będę pamiętać, przyrzekła Nolar. Ale sądząc z tego, co widziałam w drodze do Lorn, kataklizm zniszczył niemal całą roślinność tej krainy, a największe spustoszenia poczynił właśnie w górach. Pruet ze smutkiem pokiwał głową. To samo mówili miejscowi gospodarze, którzy wspięli się na okoliczne szczyty. Zapewne będziemy musieli wykorzystać sadzonki i nasiona z naszych zapasów do tworzenia tutejszej flory. Możemy też mieć nadzieję, że rośliny bulwiasta, także inne, lepiej ukorzenione gatunki przetrwają zimę, tak jak przetrwały niedawną katastrofę. Nolar zawiązała rzemyki u torby. Obym nie musiała zbyt często korzystać z swych darów, mistrzu. A więc szczęśliwej drogi i do szybkiego zobaczenia, rzekł Pruet, odprowadzając ją do wyjścia. Niech los sprzyja tobie wszystkim twym poczynaniom, powiedziała Nolar ciepło. Poświęciłeś życie niezwykłemu dziełu i gdybym mogła przedłużyć pobyt w Lornd, chętnie popierałabym u ciebie nauki. Chociaż z drugiej strony ciągnie mnie też do archiwów mistrza Morfiu. Doprawdy, gdyby wolno mi było pozostać, nie potrafiłabym dokonać wyboru. Kiedy już odnajdziesz to, czego szukasz, może przyłączysz się do nas, cicho podsunął Pruet. Nolar rozejrzała się po ogromnym dziedzińcu. Na razie jakiś głos każe mi iść dalej. Nie wiem dokąd i gdzie, ale muszę posłuchać wezwania. Jest jednak coś takiego w atmosferze Lornd, zupełnie jakby to miejsce było moim. Przerwała zdumiona, że właśnie to słowo ciśnie jej się na usta. Domem. Pruet przez chwilę mierzył ją badawczym spojrzeniem. Zaczekaj, mruknął znikając w szopie. Po chwili wrócił z kilkoma kwiatkami, jakich Nolar nigdy wcześniej nie widziała. Miały smukłe łodygi, koronę składającą się z 9 trójkolorowych płatków. Śnieżna biel przechodziła stopniowo w błękit, a następnie w granat, przypominający barwą nocne niebo latem. Biorąc kwiaty z rąk zielarza, dziewczyna poczuła w powietrzu słabą, lecz słodką woń. – Cudowne! – krzyknęła. – Co to takiego? – Są bardzo rzadkie –
odrzekł Pruet. O ile wie, można je znaleźć tylko na pobliskiej wyżynie. Pasterz, który je tu przyniósł, nadał im nazwę Dzień i Noc, ale ja wolę miano Kwiatu Lormtu. Nie wiem, czy mają jakieś lecznicze właściwości, ale w każdym razie długi czas po zerwaniu nie tracą zapachu. Niech ci przypominają o nas. Z całego serca dziękuję, powiedziała Nolar. To piękne kwiaty i równie piękny był twój pomysł, aby mnie wręczyć. Muszą już iść. Gorąco pragnęła pozostać, uczyć ją od Prueta i słuchać bez końca jego spokojnego, cichego głosu. Takim głosem mogłyby przemawiać kwiaty, które im podarował. Przeszła jej przez głowę dziwaczna myśl, ale wspomnienie niecierpiącej zwłoki misji podziałało na nią jak kubeł zimnej wody. Noszony w kieszeni kamień ciążył, bez przerwy przypominając o swej obecności. Nie mogła zwlekać z opuszczeniem Lordem. Musiała jechać na wschód i południe. Tymczasem Deren w obszernych zamkowych stajniach z zadowoleniem oglądał krzepkie górskie kuce. Postanowił wziąć cztery. Trzy miały nieść samych podróżnych, czwarty i dodatkowe bagaże. Następnie wybrał rzeczy, które mieli zabrać ze sobą i objuczył nim zwierzęta. Wesel gorliwie mu w tym pomagał. Mocując ostatnie pakunki na grzbiecie kucyka, tropiciel uświadomił sobie ze zdumieniem, że odczuwa żal na myśl o opuszczeniu Lormt. To miejsce wywierało na niego kojący wpływ, choć wypełnione mozolną pracą dni nie dawały przecież okazji do dłuższego wypoczynku. Czas wydawał się tu biec wolniej, jak gdyby nie miał władzy nad zamkiem. Deren pomyślał, że musi to być zasługą uczonych. Dzień po dniu ślęczący nad zwojami, badający krońki z odległej przeszłości. Potrafili zachować dystans wobec tego, co się wokół nich działo, każdej sprawie wyznaczając należne miejsce w długim łańcuchu zdarzeń. Z perspektywy minionych lat, swary między książętami i czarownicami wydawały się jedynie drobną zmarszczką w szerokim nurcie przeszłości skarbu. Nagle otrząsnął się. Co go u licha napadło? Najwyraźniej niezwykły spokój panujący w tym miejscu udzielił się także jemu. Było to niebezpieczne, a mogło okazać się zgubne. Im prędzej wydostanie się z tych murów, uwalniając spod ich paraliżującego wpływu, tym lepiej. Wysiłkiem woli przerwał rozważania na temat Lornt i skupił się na oczekującej go podróży. Musiał przyznać, że znaleziony przez Nolar czarodziejski kamień budzi w nim niepokój. Magia była domeną wiedźm, a młoda eskarpianka, utrzymująca, że nie poddano jej szkoleniu, jakie przechodzą wiedźmy, odebrała magiczne posłanie. Teraz miała w ręku ten odłamek pradawnej skały, który sam Morfio to przyznał, był skupiskiem mocy. Co będzie, jeśli prowadzone przez Nolar poszukiwania zakończą się sukcesem i dzięki leczniczemu działaniu skały Konardu Elgard odzyska zmysły? Teren musiałby wówczas zmykać, zanim wiedźma zwróci na nią uwagę. Nie uważał się za tchórza, ale nawet w porę uprzedzony i uzbrojony nie mógłby stawić czoła czarownicy. Dreszcz go przeszedł na samą myśl o takiej konfrontacji. Nie. Powiedział sobie w duchu. Musi trzeźwo oceniać swoje położenie. Prawdopodobieństwo odnalezienia legendarnej, od dawna zapomnianej skały było tak niewielkie, że właściwie mógł tę możliwość wykluczyć. Poza tym, pocieszał się dalej, potężne wstrząsy zwane wielkim poruszeniem z pewnością uczyniły górskie szlaki nieprzejezdnymi albo wręcz niedostępnymi dla wędrowców. I nagle przypomniał sobie. Przecież Nolar twierdziła, że skała przyciąga ją i że dotrze do niej mimo przeszkód, które mogliby napotkać w drodze. Czym prędzej odepnął od siebie tę nieprzyjemną myśl. Z pewnością wszystkie jego obawy okażą się płonne. Sprawa jest całkiem prosta. Poprowadzi dwie eskarpianki w góry, tak daleko na południowy wschód, jak sobie tego zażyczą, a po bezowocnych poszukiwaniach przekaże opiekę nad nimi pierwszym napotkanym godnym zaufania ludziom, którzy odprowadzą niebezpiecznie do eskarpu. Wówczas będzie mógł bez przeszkód wracać w rodzinne strony. Deren przeczuwał, że wielkie poruszenie zniszczyło jego kochane lasy i przysiągł sobie, że wszystkie siły poświęci na przywracanie ich do dawnego stanu, aby znów były zielone, bujne i pełne życia. Usłyszał nadchodzącego Wesela dużo wcześniej, nim go zobaczył. Jak widzę, odnalazłaś naszego zielarza, mówił stary intendent. A raczej on na moją prośbę odnalazł ciebie. Poznaję jego torbę. Bardzo mądry jegomość z tego Prueta. Przybywa u nas od niepamiętnych czasów. Zna chyba wszystkie gatunki roślin niezbędnych do sporządzenia naparów i okładów. O, tu jesteś, mości Derenie. Mówiłem właśnie panie Nolar, jak wielkim zaufaniem darzymy naszego głównego uzdrowiciela. Nolar wręczyła młodzieńcowi pękatą, skórzaną sakwę. Obawiam się, że musisz to dorzucić do naszych tak już sporych bagaży, powiedziała przepraszającym tonem. Ale niektóre z tych lekarstw z pewnością nam się przydadzą.
Mistrz Pruett obdarzył nas rozmaitymi ziołami, które skutecznie zwalczają liczne choroby. Mam nadzieję, że te rośliny w ogóle nie będą nam potrzebne, oświadczył Deren, przywiązując worek do siodła dziewczyny. Lepiej jednak być przygotowanym na wszelkie zrządzenia losu. Czy życzysz sobie pani, abyśmy wyruszyli natychmiast? Zadawszy jej to pytanie, spojrzał w górę, by zorientować się, ile czasu pozostało do zmierzchu. Kazałem kucharzowi przygotować obiad dla was. Możecie go zjeść tutaj albo zabrać ze sobą, powiedział Wessel. Nolar uśmiechnęła się mimowoli. Drogi Weselu, jesteś naprawdę niezwykłym, przewidującym człowiekiem. Sądzę, że dobrze byłoby nakarmić Elgarat przed odjazdem. Zajmę się tym, a ty, mości Derenie, bądź łaska zaprowadzić konie do bramy. Tropiciel skinął głową. Napełnię dodatkowy bukład i przyłączę się do was w magazynie. Około 3:00 siedzieli już na koniach, gotowi do odjazdu. Ku wielkiemu zdumieniu Nolar, Morfiu wybiegł aż do bramy, aby ich pożegnać. Znowu kamienna lawina zsunęła się po jednym ze zboczy, powiedział wyraźnie zdenerwowany. Wezwano tam mistrzów Quena i Duratana. Obaj wyjechali dziś w nocy, żeby pomóc rodzinie, która straciła dach nad głową. Miałem nadzieję, że przed wyruszeniem w drogę zobaczycie się z Quenem, ale i tak powiem o odłamku, który znalazłaś i pokażą kopię załączonego manuskryptu. Będziemy niecierpliwie czekać na wasz powrót i na wiadomości o skale Konardu. Nolar pochyliła się w siodle, by uścisnąć mu dłoń. Najwyraźniej wierzę, że nam się uda. To z pewnością dobry znak. Obyście nigdy nie zboczyli z właściwej drogi, powiedział uczony. I niech promienie słońca oświetlą wasz szlak. Obawiam się, że nie będzie żadnej drogi, a pogoda znacznie się pogorszy, sceptycznie zauważył Deren. Ale pojedziemy tak daleko, jak się da. Będziemy czekać, raz jeszcze zawołał Morfiu, gdy kucyki powoli przechodziły przez bramę. Choć tej nocy obozowali całkiem niedaleko Lornd, Nolar przypomniała uczucie wielkiej ulgi. Była już w drodze. Dążyła w kierunku skały. Kamień w kieszeni dziewczyny wciąż promieniował ciepłem, przypominając w ten sposób o swoim istnieniu. Z początku chciała włożyć go do płóciennego woreczka i zawiesić na szyi, ale był na to o wiele za duży. Już następnego dnia mogli się przekonać, ile warte są ich wstąpające pewne kucyki. Zgodnie z ponurą przepowiednią Derena, po gościńcu nie zostało nawet śladu i musieli z mozołem wyszukiwać drogę wśród rumowisk. Konie, nawet dzielne i silne, nie mogłyby wspinać się na wzniesienia lub wstępować w dół po stromych stokach, podczas gdy kucom z Lorn przychodziło to z łatwością. Tylko na najtrudniejszych odcinkach podróżni szli pieszo, prowadząc za sobą zwierzęta. Wierzchowiec Elgaret okazał się najostrożniejszy ze wszystkich, miał też największy talent do wyszukiwania bezpiecznych ścieżek. Zwykle jechali gęsiego, Deren na czele, potem wiedźma, na końcu Nolar trzymająca lejce jucznego kuca. Z początku mieli dobrą pogodę, ale ponieważ cały czas pieli się w górę, ziemią dokuczało im coraz bardziej. Nolar ani na chwilę nie opuszczał uczucie wdzięczności dla Wessela za upór, z jakim domagał się, aby zabrali ze sobą ciepłe podróżne rzeczy. Mieszkańcy Ostbory miała okazję przyjrzeć się kilku przypadkom ciężkich odmrożeń u pasterzy z wysokich gór, zaskoczonych przez zadymkę na otwartej przestrzeni. Mimo wysiłków uzdrowicieli, ofiary traciły palca, nawet całe dłonie czy stopy. Kilka razy na dobę dziewczyna sprawdzała, czy ręce i nogi Elgaret są dostatecznie ciepłe, a twarz osłonięta przed lodowatym wichrem. 3 dni po wyjeździe z Lorn zaskoczyła ich śnieżyca. Deren przeprowadził krótki zwiad wśród szalejącej zamieci i wyszukawszy jaskinię powstałą niedawno wskutek przesunięcia się bloków skalnych, zaprowadził do niej swe towarzyszki. Grota była na tyle obszerna, że 3 ludzi, 4 kucyki mogły znaleźć w niej bezpieczne schronienie przed ryczącym białym piekłem, które rozpętało się na zewnątrz. Nola raz jeszcze błogosławiła przezorność Wessela, podgrzewając nad wątłym ogieńkiem papkę o nieokreślonym smaku i zapachu. Stary intendent nalegał, aby wzięła kilka worków węgla drzewnego na wypadek, gdyby zaskoczeni przez śnieg lub deszcz nie mogli zebrać suchego drewna na opał. Z powodu zawieruchy stracili cały dzień. Ale gdy tylko niebo przejaśniło się nieco, Deren odnalazł ścieżkę prowadzącą do położonej niżej doliny, gdzie łatwiej było się poruszać. Tak przynajmniej sądziła Nolar, głośno wyrażając nadzieję, że droga stoi przed nimi otworem. Jednak tropiciel kiwnął tylko bez przekonania głową i chrząknął wymijająco. Zrozumiała wkrótce, dlaczego nie podzielał jej optymizmu. Jazda doliną okazała się o tyle łatwiejsza, że nie była zupełnie niemożliwa, lecz tylko prawie nie do zniesienia. Oprócz śniegu podróż utrudniały także zniszczenia, jakie dokonały w tej okolicy trzęsienia ziemi. Po 3 potknięciu kłuca Nolar zsiadła i poprowadziła zwierzę za uzdę. Wierzchowiec Elgarat o dziwo powoli i ostrożnie wybierał właściwą drogę, dbając przy tym, by uchronić bezwładnego jeźdźca od nagłych wstrząsów.
Kiedy stanęli na nocny popas, Nolar czuła się wyczerpania jak nigdy dotąd. Deren nazbierał trochę iglaste gałęzi, pozrywanych z drzew przez skalne osuwiska i zmajstrował z nich osłonę przed wiatrem, za którą mogli spocząć. Gdy tropiciel czyścił kuce, odwrócony tyłem do ogniska, Nolar próbowała skłonić Elgaret do wypicia kilku łyków ciepłej ziołowej herbaty. Tym razem nie mogła się mylić. Wyraźnie widziała iskrę, która zabłysła wewnątrz klejnotu czarownicy. Upewniwszy się, że Deren jest całkowicie zaabsorbowany swą pracą, wyjęła z kieszeni odłamek czarodziejskiej skały i przysunęła go do klejnotu. W wieczornym półmroku nie sposób było nie dostrzec zielonkawego, pulsującego światła, które zalśniło kilka razy i zgasło. Nolar uważnie przyjrzała się Elgaret. Czy dostrzeże błysk w zdrowym oku albo zmianę w wyrazie twarzy? Jakikolwiek znak, że wiedźma jest przytomna? Nic takiego nie udało jej się zauważyć, ale może z czasem. W każdym razie coś działo się wewnątrz. Klejnot czarownicy i odłamek skały Konardu najwidoczniej odgrywały w tym jakąś rolę. Czy powinna powiedzieć Derenowi? Wsunęła ciepły kamyk z powrotem do kieszeni. Nie, zdecydowała. Z nieznanych jej przyczyn wiedźma budziła w tropicielu autentyczne przerażenie. Tak, przerażenie to było właściwe słowo. Zastanawiała się nad jego dziwnym zachowaniem. Dlaczego jakikolwiek pogranicznik miałby obawiać się czarownicy? Jedyna sensowna odpowiedź, Nolar uświadomiła to sobie ze zgrozą, brzmiała. Ponieważ Deren nie był pogranicznikiem, po cóż więc za niego się podawał? Bo chciał wzbudzić zaufanie, bo w rzeczywistości był wrogiem Estkarpu, zaskoczony przez wielkie poruszenie po złej stronie południowej granicy. Lodowaty wicher chłostającej twarz był łagodnym zefirkiem w porównaniu z mrozem, który ją przeniknął. Przecież Deren wyznał, że jego matka pochodzi z Karstenu. Teraz miała całkowitą pewność, że Deren, choć z wyglądu podobny do ludzi starej rasy, jest również Karsteńczykiem, a jednak nie mogła czuć do niego nienawiści. Podczas wielu mil wspólnej wędrówki chronił ją i bezradną Elgaret. Były zdane na jego łaskę, a on nie zrobił im żadnej krzywdy. Nolar uśmiechnęła się smętnie. Tak bardzo pragnęła porozmawiać o tym z Ostborem, Morfiu albo chociaż z Pruetem. Pod wpływem nagłego impulsu sięgnęła do kieszeni płaszcza i wyjazdni pęk nieco przywiędłych, ale wciąż pachnących kwiatów lorn. Co to takiego? Zapytał Deren, kucając przy ognisku. Pewien rzadki gatunek kwiatów podarował mi je mistrz Pruet, odpowiedziała, wyciągając ku niemu rękę, aby mógł dokładnie obejrzeć płatki. Nigdy takich nie widziałem, oświadczył Deren, chociaż zawsze zwracam uwagę na kwiaty. Naprawdę? Zapytała zaciekawiona. Dlaczego? Bo tam, gdzie są, można znaleźć także inne rośliny, a więc i zwierzęta, wyjaśnił, podsycając ogień krótką gałązką. W zdrowym, dobrze rozwijającym się lesie istnieje coś w rodzaju, przez chwilę szukał właściwego słowa, równowagi. Jeśli jest tam dość pożywienia, wody i gęstych mateczników, wówczas bór zapewni egzystencję wszystkim zamieszkującym go istotom. Poza tym niektóre gatunki roślin lubią wilgoć, a inne nie. Jeśli więc ktoś potrafi rozróżnić te rośliny, może również zorientować się, czy grunt na danym terenie jest podmokły czy suchy. Znam też lecznicze właściwości niektórych ziół, ale ty, pani, wiesz o nich znacznie więcej. To oczywiste, rzekła Nolar, że lasy wiele dla ciebie znaczą. Podobnie jak wszystko, co kniarze w jej chroni. Deren spojrzał na nią przez płomienie. To mój świat, pani, jestem jego częścią. Widziałem puszczę o każdej porze roku, w deszczu, słońcu i zasypaną śniegiem. Czy jechałeś już kiedyś przez ten las? Zapytała Nolar. To znaczy, kiedy las był tu jeszcze? Dodała, obrzucając smutnym spojrzeniem potrzaskane pniaki i martwe konary zaśmiecające dno doliny. Nie, nigdy nie zapuszczałem się tak daleko na wschód, odpowiedział z goryczą w głosie. Ale ten widok sprawia mi ból, przywodząc na myśl rodzinne strony. Zbocza i turnie, po których wędrowaliśmy z ojcem. Powiem ci szczerze, pani, strach mnie ogarnia na samą myśl o powrocie. Z gniewem zatoczył wokoło ręką. Sądząc z tego, co widzieliśmy dotychczas, a przecież nie dotarliśmy jeszcze do strefy najgorszych zniszczeń, obawiam się, że większość roślin zasypana jest kamieniami i żwirem, jeśli w ogóle można je jeszcze nazwać dolinami. Jego głos przeszedł w cichy, zmęczony szept. To jest właśnie najgorsze. Łatwiej by mi było pogodzić się z tym wszystkim, gdybym wiedział, że kraina, którą znałem, choć pogrzebana pod rumowiskami i szlamem, ciągle jeszcze istnieje. I że kiedyś deszcz i wiatr odsłonią ją znowu. Ale boję się, że zniknęła na zawsze, bo krajobraz zmienił się nie do poznania. Jeśli nie ocalały żadne punkty orientacyjne, to zamiast moich rodzinnych wzgórz zobaczę obcy, wrogi kraj.
ciągu jednej nocy odebrano nam wszystko, co wydawało się bezpieczne i pewne. Ja również doświadczyłam podobnej straty, powiedziała cicho Nolar, kiedy Deren zamilkł. Nigdy nie zaznałam serdeczności ze strony rodziny czy przyjaciół. Tych ostatnich zresztą nie miałam wcale. Dopóki nie spotkałam Ozdbora, wszyscy traktowali mnie jak wyrzutka. Kiedy stary uczony umarł, czułam, że wraz z nim odeszło ze świata wszystko, co solidne i godne zaufania. Nie mogę cię zapewnić, że sprawy potoczą się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nigdy nie wiadomo, co los przyniesie. I chyba słusznie obawiasz się o swe rodzinne strony. Wielkie poruszenie, zmieniając świat, który nas otacza, zmieniło również nasze życie. Wierzą jednak, że czas uleczy knieję, a tacy ludzie jak ty mogą znacznie ten proces przyspieszyć. Nie chociaż to będzie dla ciebie pociechą. Deren spojrzał na nią, wyraźnie zaskoczony, po czym wypalił. Ty również, pani, ty również kochasz lasy i niepokoisz się o ich los. Kiwnęła głową. To prawda. Nim spotkałam Ozdbora, nieliczne szczęśliwe chwile mego życia spędziłam właśnie w puszczu podnóży gór. I choć może trudno ci będzie w to uwierzyć, wiedz, że przynajmniej niektóre wiedźmy również odczuwają ból na myśl o zniszczeniach przez ciebie spowodowanych. Deren zawahał się, jak gdyby chciał coś powiedzieć, ale spuścił tylko oczy i zapatrzył się w ognisko. Wysoko sobie cenię twoje słowa, pani, powiedział obojętnym tonem i Nolar postanowiła dać mu spokój. Tej nocy Deren długo nie mógł zasnąć. Leżał bijąc się z myślami. Eskarpianki należały do wrogiego plemienia. Znosił towarzystwo tylko dlatego, żeby ustrzec się przed zdemaskowaniem. Ale jakiś wewnętrzny głos mówił mu, że to zagrożenie minęło. Mało prawdopodobne, by napotkali poddanych eskarpo na tym dzikim górskim pustkowiu. Czemu nie miałby uciec teraz do Karstenu, porzucając wiedźmie Nolar na pastwę losu? Ponieważ obiecałem się nimi opiekować, odpowiedział swemu drugiemu ja. Ponieważ beze mnie zginęłyby, błąkając się w tej spustoszonej krainie głodne i zmarznięte. Równie dobrze mógłbym od razu przebić je mieczem. Są wrogami, oskarżał wewnętrzny głos, a ty oszukujesz sam siebie, twierdząc, że ich los się obchodzi. Nie wyrządziły mi żadnej krzywdy, zaoponował gwałtownie. Muszę dopilnować, żeby bezpiecznie wróciły do skarbu. Tego wymaga mój honor. I nie ma potrzeby, żebym sam je odprowadzał. Z pewnością napotkamy kogoś, komu będę mógł przekazać opiekę nad nimi i wówczas dopiero wrócę do domu. Deren owinął się szczelnie płaszczem, próbując odepchnąć od siebie wszystkie dręczące go wątpliwości. Wiele czasu upłynęło, nim wreszcie zapadł w płytki, niespokojny sen. Mozolnie posuwali się na południowy wschód, jadąc czasami tak wolno, że podróż stawała się dręką. Nolar uświadomiła sobie, że nasłuchuje ptasich treli znajomych głosów zwierząt, ale nad spustoszoną krainą unosiła się martwa cisza. Widywali tylko nieliczne stworzenia, żywiące się padliną, lecz i one były dziwnie nieruchawe i senne, jak gdyby jeszcze nie ochłonęły z oszołomienia spowodowanego katastrofą. Deren również zauważył, że wokół dzieje się coś niezwykłego. Pewnego ranka, kiedy natknęli się na dwa sępy siedzące nad martwym górskim kozłem, zmarszczył brwi i zatrzymał kłódza. Bałem się, że większość zwierząt wyginęła, powiedział. I na drodze znajdziemy mnóstwo padliny, ale jest jej znacznie mniej niż się spodziewałem. Nolar obróciła się w siodle, by spojrzeć na dwie doliny, przedzielone wąską przełęczą, po której właśnie przejechali. Brak mi tu ptaków. W moich górach o tej porze roku słyszałabym głosy sów, cietrzewi i tych kochających głupich, bez przerwy nawołujących czajek. Dotychczas widziałam tylko kruki i wrony. Mam nadzieję, że inne ptaki po prostu uciekły przed katastrofą i nie zdążyły dotychczas powrócić w rodzinne strony. Deren tak pokierował koniem, aby Nolar mogła się do niej zbliżyć i bez przeszkód kontynuować rozmowę. Słyszałem pani, że niektóre stworzenia potrafią przeczuć zbliżające się trzęsienie ziemi. Być może tutejsze zwierzęta uciekły przed wielkim poruszeniem. Wiem, że stada jeleni niekiedy na całe tygodnie opuszczają swoje pastwiska, aby powrócić, kiedy niebezpieczeństwo minie. Mam nadzieję, że się nie mylisz, powiedziała Nolar. Smutno mi na myśl, że ten wielki kraj mógłby być niemal zupełnie pozbawiony życia. To sprzeczne z naturą. Deren wciągnął powietrze w nozdrza i z niepokojem spojrzał na nisko wiszące chmury. Wkrótce może zacząć padać. Musimy dotrzeć do przeciwległej ściany jaru i poszukać schronienia na noc wśród tych skał. Jego przepowiednia spełniła się wkrótce. Podchodząc pod górę, poczuli na twarzach pierwsze ciężkie krople. Kiedy mrzawka przeszła w ulewę, górskie kucyki zaczęły potrząsać łbami. Deren zauważył, że zboczy kotliny pokryte jest radzieckim, osuwającym się spod nóg żwirem i poczuł, że narasta w nim niepokój. Odwrócił się, otwierając usta, ale nim zdążył ostrzec nadjeżdżającą powoli Nolar, stok runął na nich znienacka wśród łoskotu toczącej się w dół głazów.
Nie mogli uciekać ani kryć się. W jednej chwili kamienie i żwir zagarnęły ich jak ohydna, brunatna fala i zmiotły ze zbocza. Zanim Nolar, zmagana lodowatym deszczem, zdążyła się zorientować w sytuacji, już koziołkowała razem z kucem po stromym stoku. Hałas ogłuszał ją. Pył unoszący się w powietrzu mimo ulewnego deszczu zatykał płuca. Kamienie raniły boleśnie. W pewnym momencie niejasno zdała sobie sprawę, że kuc gdzieś zniknął. Już sama stacza się po pochyłości, to na wpół pogrzebana pod zwałami ziemi gruzu skalnego. To znów swoboda i przez to jeszcze szybciej zsuwająca się w dół, ciągle w dół. Kiedy w końcu legła nieruchomo, z nogami aż po biodra uwięzionymi w żwirze, przez dłuższą chwilę nie była pewna, czy rzeczywiście przestała spadać. Kręciło jej się w głowie od tej wariackiej jazdy i z trudem łapała oddech. Ostrożnie poruszyła ramionami, a potem oswobodziła nogi. Miała nadwyrężone mięśnie, kilka guzów i siniaków, ale nigdzie nie czuła charakterystycznego kłującego bólu. Znaczyło to, że wszystkie kości są całe. Gruba odzież, dar wesela, uchroniła jej ciało od skaleczeń, tylko na twarzy i rękach pojawiły się nieliczne zadrapania. Myślała właśnie o swym wyjątkowym szczęściu, dzięki któremu wyszła z katastrofy niemal bez szwanku, kiedy nagle przypomniała sobie o wiedźmie. – Elgaret! – krzyknęła rozpaczliwie i natychmiast umilkła. Mało prawdopodobne, że czarownica usłyszy jej wołanie i zdoła na nie odpowiedzieć. W pobliżu zabrzęczała uprząż. To kucyk leżący obok właśnie podnosił się na nogi. Potem zaś dobiegł jej uszu słaby, przytłumiony jęk. – Deren? – z niepokojem czekała na odpowiedź. Usłyszała następny jęk dochodzący z góry. Sypki piasek i śliskie błoto prawie uniemożliwiały szybkie poruszanie się, ale Nora zawzięcie parła naprzód w kierunku miejsca, z którego dobiegał głos. W końcu dostrzegła ciemnozieloną tunikę tropiciela na tle czarnej, rozgrzanej ziemi. Deren leżał na prawym boku głową w dół. Drgnęła na widok stróżek krwi, które ściekły do płynącego wśród głazów strumyka, barwiąc wodę na czerwono. – Derenie – powtórzyła – czy mnie słyszysz? – Młodzieniec spróbował dźwignąć się na łokcie, ale natychmiast opadł na ziemię ze zdławionym okrzykiem. – Nie bacz na to, pani – krzyknął rozpaczliwie. – To nie jest widok dla oczu młodej damy. Nolar wciąż szła ku niemu, ślizgając się na niepewnym gruncie. – Spójrz na moją twarz. To też nie jest przyjemny widok. – Ale tak się złożyło, że żyję. Jestem tutaj i mogę zatamować krwawienie. To noga, nieprawdaż? Derenowi nie udało się całkiem stłumić szlochu. – Jest złamana. Chyba widzę kość. – Och, nie patrz. – Widywałam już kości – warknęła. Była bardzo zatroskana i musiała jakoś rozładować napięcie. Zapomina, że mieszkałam u podnóży wysokich gór, gdzie zwierzęta i ludzie łamali sobie kończyny z zatrważającą regularnością. Och, jeśli chodzi o twoją nogę, miałeś zupełną słuszność. Podejrzewam, że zawinił tu ten na wpół zagrzebany w ziemię kamień. Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby rana przestała krwawić. Mój płaszcz zaoszczędził nam kłopotu i sam się podarł. Użyję jednego ze strzępów jako opaski. Pozwól, że ją założę tutaj, nieco powyżej skaleczonego miejsca. Owijając pasek płótna wokół uda tropiciela, spoglądała na nie z obawą. Leżał na plecach, był bardzo blady i miał zamknięte oczy, bo strugi deszczu spływają po twarzy. Pomyślała, że musi czym prędzej znaleźć jakieś schronienie, gdyż inaczej Deren po prostu umrze z zimna. Przecież stracił już tyle krwi. Dotknęła jego ręki, pragnąc tym gestem dodać mu otuchy. Czy może opuścić go i wyruszyć na poszukiwanie Elgaret? Deren otworzył oczy, jak gdyby czytał w jej myślach. – Zostaw mnie, pani – poprosił. – Znajdź swą ciotkę i pomyśl o noclegu dla nas, bo wkrótce zupełnie się ściemni. Podążę za tobą, jak tylko uda mi się dojść do siebie po tym upadku. Nolar zacisnęła mocniej prowizoryczną patronę. – Nie sądzę, mości Derenie, żebyś daleko zaszedł ze złamaną kością udową. Przy okazji, druga noga też na nic byś ci się nie zdała, chyba skręciły się w kostce. Spadając, Deren zgubił lewy but i Nolar mogła bez trudu dostrzec fioletową opuchliznę. Jednak przede wszystkim należało się zająć trzaskaną prawą kończyną. Złamanie było tak groźne, że Nolar przeraziła się, choć nie dała tego po sobie poznać. Pęknięta kość rozdarła skórę z długiej szramy, mimo założonej opaski uciskowej wciąż powoli ciekła krew. Schronienie tak, właśnie tego teraz potrzebowali. Poza tym Nolar musiała czym prędzej odnaleźć sakwę Prueta. Najdelikatniej jak tylko mogła wyprostowała prawą nogę młodzieńca, na powrót umieszczając odsłonięte kości w poszarpanym ciele. Westnął tylko i szczęśliwie zemdlał, gdyż musiała jeszcze obrócić go tak, by nie leżał głową w dół. Deszcz ustał, ale robiło się coraz zimniej. Nolar sprawdziła patronek, który w znacznym stopniu hamował krwawienie. Przypomniała sobie, że jeden z odporowych zwojów zalecał rozluźnianie opaski w regularnych odstępach czasu, co miało uchronić chorą kończynę przed martwicą. Stanęła na chwiejnych nogach i rozejrzała się po okolicy w poszukiwaniu kuców i bagażu.
Na chwilę przed katastrofą Elgaret znajdowała się tuż za nią, po prawej stronie. Nolar była pewna, że widziała ją kątem oka, kiedy Deren wydał z siebie ostrzegawczy krzyk. Tam daleko, u stóp osuwiska, czyżby coś się poruszało? Kiedy podeszła bliżej, potykając się co chwila na śliskim zboczu, ujrzała kłuca wiedźmy stojącego ze zwieszonym łbem nad rozciągniętą na ziemi nieruchomą sylwetką. Nolar miała już dość gramolenia się po sypkim żwirze, usiadła więc po prostu na resztkach płaszcza i zjechała w dół. Wyglądało na to, że kłuc wyszedł cało z katastrofy. O dziwo nie pogubił juków, choć niektóre z paczek na jego grzbiecie przesunęły się troszkę. Nolar uklękła obok czarownicy pełna obaw. Uświadomiła sobie, że nanosi żarliwe modły do Nire, bogini prawdy i pokoju, choć przecież nigdy nie była specjalnie pobożna. Ostrożnie przewróciła Elgaret na plecy i doznała natychmiastowej ulgi, nie widząc żadnych poważniejszych obrażeń. Być może wierzbma spała po prostu, bo oddychała równo, a oczy miała zamknięte. Prawdopodobnie uratowało ją to, że przez cały czas była pogrążona w letargu. Bezładnie stoczyła się na dół, szczęśliwie nie napotykając po drodze żadnych przeszkód. Nolar ostrożnie obmacała ręce i nogi czarownicy, ale nigdzie nie stwierdziła złamań. Przypomniwszy sobie, jak pewnego razu nad strumieniem Deren przywoływał kłuce, postanowiła użyć tego samego sposobu. Przyłożyła palce do ust i gwizdnęła przeraźliwie. Kiedy w odpowiedzi usłyszała słaby brzęk uprzęży, powtórzyła wezwanie. Wkrótce ujrzała swego własnego wierzchowca, który zbliżał się powoli, nieco kulejąc. Usiodła, wisiała solidnie przytwierdzona, choć pociemniała od deszczu torba z ziołami. Dziewczyna podbiegła w kierunku kucyka, uspokajając go łagodnymi słowy. Drżał na całym ciele, ale stał nieruchomo i pozwolił obejrzeć sobie nogi kopyta. Z trudnością wyłuskała spod podkowy mały, chropowaty kamyk, mając nadzieję, że dzięki temu zwierzę przestanie utykać. Potem poprowadziła kucyka przez piark do miejsca, gdzie stał cierpliwy mierzynek Elgaret. Nagle jej wzrok przyciągnął jakiś dziwny kształt leżący na stoku. Zostawiwszy dwa odnalezione wierzchowce u stóp osuwiska, zaczęła się piąć pod górę. Jej najgorsze obawy co do losu brakującego kłuca potwierdziły się. To, co na pierwszy rzut oka wyglądało jak fantazyjnie powginania gałąź, był w rzeczywistości strzaskaną nogą zwierzęcia. Za pomocą dużego, płaskiego kamienia odkopała pogrzebane pod stosem głazów ciało. Biedne stworzenie miał skręcony kark, ale większość bagaży ocalała. Słysząc ciche parskanie, Nolar spojrzała w dół. To kłuc Derena odnalazł swych towarzyszy. Czym prędzej ześlizgnęła się po zboczu i z poszarpanej torby przysioty tropiciela wydobyła zapasowy płaszcz i koc. Zamierzała owinąć im Elgaret, zanim wróci do przewodnika z sakwą Prueta. Z przykrością stwierdziła, że przy kulbace Derena brak małej myśliwskiej kuszy. Młodzieniec z pewnością będzie żałował tej straty. Kiedy do niego dotarła, był wciąż nieprzytomny. Pas, przy którym nosił miecz, pęka, sam oręż zapewne leżał gdzieś na osypisku, ale sztylet wciąż tkwił w pochewce zawieszonej przy drugim pasie. Zaczynało się ściemniać. Mrok wpełzł powoli w najodleglejsze zakamarki jaru. Nolar delikatnie poluzowała patronek na udzie Derena, gdyż noga poniżej opaski była lodowato zimna, a skóra przybrała ziemisty odcień. Rana natychmiast zaczęła krwawić, ale ciało odzyskało normalny kolor. Dziewczyna grzebała w torbie, szukając odpowiednich gatunków ziół, gdy nagle czyjś okrzyk odbił się echem od ścian doliny. – Hej, wy tam, hej! Na krótką chwilę zamarła bez ruchu. Potem rozejrzała się, próbując przebić wzrokiem gęstniejące ciemności i zimną wieczorną mgłę. – Tutaj! – krzyknęła ochryple. – Potrzebujemy pomocy, tutaj! – Nie bójcie się, spieszą do was! – odpowiedział głos i nagle z ciemności wyłonił się jego właściciel. Wyszedł z pobliskiego żlebu, w jednej ręce trzymając ciężką laskę, a w drugiej myśliwską torbę. Dziewczyna czekała, mając nadzieję, że pojawią się jeszcze inni ludzie, na koniach lub kucach, ale wybawca najwyraźniej był sam. Zatrzymał się, spojrzał na otuloną kocem wiedźmę i stłoczone w trwożliwą gromadkę kucyki, po czym wbił laskę w żwir i zaczął iść w kierunku Nolar. Był krzepkim mężczyzną o szerokiej barach i zmierzwionych włosach, lekko przyprószony siwizną. Z sylwetki przypomniał nieco uczynnego oberżystę z S. Miał na sobie staromodną tunikę, podobną do tych, jakie nosił Ostwór. Słyszałem gwizd. Anny nie widzę, pani, żeście ucierpieli mocno, zahuczał głębokim głosem, zbliżając się do dziewczyny. Co mam zatem uczynić? Byłabym ci bardzo wdzięczna za pomoc, panie, odrzekła Nolar. Jak widzisz, nasz opiekun odniósł ciężkie obrażenia podczas lawiny. Mam przy sobie zioła, które mogą uleczyć rannego, ale nie potrafię sama ruszyć go z miejsca. Potrzebne nam też jakieś schronienie na noc. Przyszedłem tu zwierzę bić, powoli z namysłem powiedział mężczyzna. Obóz mam niedaleko. Jeśli chcecie pani, dojdziemy przed nocą.
Powinnam usztywnić złamaną nogę, żeby biedak nie zrobił sobie jeszcze większej krzywdy. Nolar zmartwiona rozejrzała się wkoło. Czy mógłbyś poszukać dwóch mocnych kijów? Przywiążę je z obu stron do uda rannego. Ja muszę tu pozostać i pilnować, żeby się nie wykrwawił. Krępy człowiek wykonał dziwaczny półukłon i zaczął schodzić po stoku, wywołując przy tym małą kamienną lawinę. Wkrótce powrócił z dwoma kawałkami gałęzi i pomógł dziewczynie założyć prowizoryczne łupki na nogę młodzieńca. Następnie za pomocą laski ocenił w przybliżeniu wzrost Derena. Roślejszy ode mnie, oświadczył. Poniosą go na plecach. Posadził rannego, ukląkł, odwrócony do niego tyłem, przerzucił sobie ramiona tropiciela przez barki i powstał, garbiąc się nieco pod ciężarem. Nolar nie znała tego sposobu przenoszenia chorych, ale bez wątpienia był znakomity. Nogi Derena ani na chwilę nie dotknęły ziemi. Kiedy zeszli na dno jaru, obcy ostrożnie usadowił młodzieńca na grzbiecie kuca, po czym pomógł dziewczynie zrobić to samo z wiedźmą.